Swe plastyczne talenty mogli również rozwijać dorośli i młodzież. Pracownię ceramiczną i witrażową prowadziła Joanna Jaromin. Ze względu na specyfikę zajęć odbywały się one w małych grupach, a uczestnicy mieli niebywałą okazję do samodzielnej realizacji swych autorskich projektów. Kolejną niebywałą propozycją były warsztaty tkackie Katarzyny Kurdziel. Dla tej grupy wiekowej przygotowano zajęcia teatralne w ramach Teatru Międzypokoleniowego Za Mostem oraz Myślenickiego Salonu Poezji, za które odpowiedzialna była Dorota Ruśkowska. Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu to również Kino Muza. Seanse filmowe, za których projekcje odpowiadali Maciej Kowal i Wiesław Morawski. Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu w 2019 roku otworzył swą przyjazną przestrzeń m.in. dla osób z niepełnosprawnościami, dla stowarzyszeń i grup nieformalnych, które w Mokisie poczuły się jak w swoim drugim domu. Rok 2019 przeszedł do historii, zapisując się zdecydowanie jako rok ofertowo bogaty. Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu nie zwalnia kroku i już dziś zaprasza do korzystania z jego usług w 2020 roku. Poczujcie kulturę, poczujcie się tu jak u siebie.